Bo to jest takie moje przeżycie. Jak ja byłem młodym chłopcem, byłem instantem i odprawialiśmy drogę krzyżową w mojej parafii w Bytomiu, skąd pochodzę, no bywało często dużo ludzi, może nie tak ile tutaj, ale było dużo. I podsłyszałem kiedyś, tego chyba tutaj nie mówiłem, podsłyszałem kiedyś jakieś panie, no głównie do kościoła u nas panie chodziły, u was jest podobnie. Kościół jest raczej żeńsko-katolicki, no dlatego są kapłani, czy faceci kapłanami, żeby jakaś w miarę równowaga była. Ale więc jak przechodziłem, to czasem jak chodziłem z tym krzyżem od stacji do stacji, no to czasem mi jakieś głosy z ławek dochodziły. I mi się zdarzyło kilka razy widzieć panie, no głównie starsze, które płakały na tej drodze krzyżowej, że no łzy jej leciały, no i usłyszałem czasem takie słowa spod nosa, no bo one tego nie robiły publicznie dla wszystkich, ale czasem ktoś się modli szeptem, wiecie o tym, nie? I usłyszałem, biedny Jezus, biedny Jezus. I ja w ogóle wyrosłem, ja jestem w ogóle z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i my taki potężny krzyż mamy tam w Bytomiu, no nie wiem, mam tam 6 metrów albo 7, czyli ten Jezus też jest odpowiednio duży, ta figurka Jezusa. I zawsze jak wchodzę do kościoła, no to pierwsze co widać, no to widać ten krzyż, nie? To tam w ogóle tabernakul maleństwo nie ma, ale jest ten duży krzyż. I ja to, plus to co słyszałem na tych drogach krzyżowych w innych miejscach, raczej patrzyłem na Jezusa jako takiego przegranego, takiego Jezusa, który, no biedny Jezus. Taki musiał być słaby, że dał się przybić, nie? Ale pamiętacie, jak Jezus spotyka płaczące niewiasty, bo to drogę krzyżową raczej wszyscy kojarzą, to jest żywcem z Ewangelii wyjęte, to co do nich powiedział? Nie nade mną płaczcie, ale nad sobą i swoimi synami, czyli swoimi dziećmi, to o to chodzi. I jakbyśmy to zestawili z Janem 10 rozdziałem Jana, to w 10 rozdziale Jana powie Jezus, nikt mi życia nie odbiera, ja je sam oddaję, to był Jego wybór. On powiedział, tacie w niebie tam, tak, i przyszedł na ziemię i to zrobił. I teraz tu chcę ten jeden werset, taki jeden jedyny, który po prostu totalnie mi zrobił wybuch w głowie. To będzie 2 Koryntian 5:21. Ten, który nie znał grzechu, no dokładnie Alfred o tym mówił, ten no, nigdy nie zgrzeszył, był Bogiem, tak? Ten, który nie znał grzechu, stał się grzechem za nas. My znamy z Izajasza, obarczył się. On wziął na siebie nasze winy. Wziął na siebie, to można by zobrazować, założył plecak. Albo założył kurtkę z winami. Rozumiesz? Wziął na siebie. A wziął na barana. To była duża wina, tak? Ale Paweł napisał w 2 Koryntian 5:27 stał się grzechem za nas. I ja totalnie tego nie umiałem jako młody chłopak zrozumieć. Stał się, no jak to się stał grzechem? Jezus nie zgrzeszył, stał się grzechem. Ale stał się grzechem. Alfred to dokładnie powiedział. I teraz zobacz więcej. To tu jest taki mały krzyż, ale zawsze od tamtej pory, gdy to zrozumiałem, gdy patrzę na Jezusa na krzyżu, nie na sam krzyż, tylko krzyż z Jezusem, to ja już tam nie patrzę o biedny Jezus, bo to zrozumiałem. I patrzę na drugą rzecz, którą zrozumiałem. Tam nie tyle wisi Jezus, co mój grzech. A skoro tam wisi mój grzech, to jest dobra nowina. Bo w Wielki Piątek o 15 co zrobił na krzyżu? Umarł. Jak Paweł nam pisze w 6 rozdziale Rzymian, dojść do miejsca, w którym grzech już nie będzie nade mną panował. To są owoce zbawienia. Co to znaczy, że grzech nade mną nie panuje? To znaczy, że ja nie jestem powodowany grzechem. A jeszcze lepiej to powie Paweł w Galatów 5:1. Ku wolności wyswobodził mnie Chrystus, dlatego ja na nowo nie poddam się w niewolę grzechu. Co się dzieje? Staje się nowym człowiekiem. Staje się nowym stworzeniem. Przywrócenie, jak to było, ustawień fabrycznych, tak? Czy tak, przywrócenie ustawień fabrycznych, dziękuję. No to nie biblijne, to już mi nie wychodzi. Więc kochani, my dzisiaj, tak jak powiedziałem, mówimy o zbawieniu. Alfred o jeden werset za daleko się posunął, ale wybaczymy mu to przez wiarę. Za tydzień będzie kolejny tydzień. W
tym tygodniu my Cię prosimy, żebyś Ty w dzienniczku, to nie chodzi o to, że odrobił zadanie, żebyś Ty siedział jak dziecko w szkole, przymuszony, tak jak Żydzi 613 przekazań, to Ty masz tylko 7 na ten tydzień, nie? Nie, tylko żebyś Ty chciał pomyśleć nad tymi fragmentami słowa o zbawieniu, żeby Ci to zbawienie stało się bliższe, okej? Okay? Żebyś Ty zobaczył to zbawienie jako coś, no, bliższego, bardziej zrozumiałego dla Ciebie, nie? Myślę, że tak nikt lepiej niż Alfred zbawienia nie wytłumaczył Ci do tej pory, więc patrz jak dobrze, że przyjechał, przyleciał nawet, no. Widzicie jak dobrze? Błogosławieństwo w tym samolocie, bo gdyby nie ten samolot, by nie przyleciał. Amen. I kochani, jakby ktoś chciał, to jest na reklamę, coś więcej Alfreda, to z tyłu będą płyty, tam coś wymyślimy, kogoś postawimy. Płyty Alfreda będą audiobooki, bo Alfred wziął, ile masz tytułów? 4 tytuły wziął, 4 tytuły audiobooków. Ja uważam, że jeśli chodzi o opracowania katolickie, to w Polsce nikogo lepszego nie ma. Będzie dużo wiedzy, mózg ci będzie lekko parował, ale jakie owoce, nie? Więc polecam z tyłu. A co będzie teraz? Teraz, za chwileczkę, będzie tam modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne, czyli obrazowo chcemy obcinać te skutki. To, co ci w konfesjonale jest odpuszczony grzech, tak? Ale my chcemy obcinać skutki. I teraz, ja nie wiem, czy ja tutaj podawałem ten przykład z piątym palcem, bo to wy mnie tak tutaj... Opowiadałem tutaj, czy nie opowiadałem tutaj? Nie. Bo to jest chyba najlepszy w moim życiu. Króciutko. Jest pan, który jest w hospicjum domowym, leży w wersji poziomej, nieruchomej, takiej... żona 3 miesiące upierdliwie prosi, żebym przyjął się pomodlić. No i finalnie udaje się po tych 3 miesiącach, ale jego dzień jest... jego stan jest z dnia na dzień gorszy. Hospicjum, wiecie, bilet w jedną stronę, nie? I on leży sobie tak płasko, no i przychodzimy z księdzem Rafałem. On wziął też na święty sakrament, wziął oleje święte, ksiądz Rafał, no i przychodzimy do tego człowieka, nie? Nie znamy go, ale znamy jego żonę, bo się niedawno nawróciła. No i widzę faceta, który leży ruchomo, pytam się, czy on się rusza. No niestety się nie rusza. Mruga oczami, a czy on w ogóle nas słyszy? On mówi, tak, słyszy nas. Ona mówi, mimo że tu ma tylko kroplówkę i pampersy mu wymieniamy, niczym nie rusza, mówi, to on nas słyszy i wszystko rozumie, mózg mu pracuje poprawnie. Ja mówię, no a skąd wiesz? A ona mówi, bo porozumiewa się ze mną przez piąty palec, że rusza tym piątym palcem. Czyli jak umówili się, że jak on raz kliknie, bo rzeczywiście umie, jak tak leży na płasko, na łóżku, to umie tym palcem ruszać. Jak raz kliknie, znaczy nie, a jak 2 razy, znaczy tak, nie? No i pytam się, dobry wieczór, jestem z księdzem Rafałem. Czy pan mnie słyszy? Klik, klik. No to słyszę, nie? Dobra. Czy pan chce takiej modlitwy? Bo często facet już jest zmęczony małżeństwem, słyszał, że tam jest niebo, więc czasem jest to taki program wolnościowy dużą ceną, więc nie chcę też gościa zmuszać, nie? Bo tej żony nie znam za dobrze, poza tym, że się nawróciła. No. Więc no to jest częsty przypadek. Ja czasem nie zmuszam faceta do uzdrowienia, bo widzę, że to jest jedyna szansa, żeby był naprawdę wolny, nie? No, albo wreszcie po raz pierwszy. No i... O, zrozumiałam, co ja temu mężowi przez tyle lat... Dobra, dobra, wracamy tutaj. I czy pan mnie słyszy? Klik, klik. Czy pan chce modlitwy o uzdrowienie? Klik, klik. No, czy jesteśmy w podobnych intencjach? Dobra, to my się tu będziemy modlić. No i my tu, wiecie, 2 charyzmatyków. Ksiądz Rafał, Witek, znasz, nie? Witek Wigno, tu znacie. I tam się modlimy. Dobra. O, najlepiej jak potrafimy, to był najlepszy zestaw modlitw, jakie znaliśmy. I słuchajcie, i mam wrażenie, że ta modlitwa naprawdę, za pierwszy raz w życiu tak miałem, że ja mówię do tego człowieka, znaczy no nad tym człowiekiem, a to słowo do mnie wraca. I ja mówię, księdze Rafał, ja mam takie wrażenie, jakby ta modlitwa do mnie wracała. On mówi, ja też mam takie wrażenie. No to co to jest? Mówię, no nie wiem. Chodź, zapytamy Boga. Zapytaliśmy się o pokój obok, poszliśmy do pokoju obok, żeby być tylko sami, żeby nam tutaj nie przeszkadzali, nie? No bo już wiecie, skąd on jest chory, nie? To już rozumiecie, tak? No, dobra. Więc poszliśmy tam, modlimy się, Bóg mówi, 2 przeszkody do uzdrowienia. Pierwsza to bionegoterapia, druga to jest nieprzebaczenie. No i wracamy tu, słuchaj, czy twój mąż kiedyś używał bionegoterapii? Ona mówi, no używał, jak już medycyna powiedziała, hospicjum, bilet w jedną stronę, my tylko możemy morfinką zmniejszyć cierpienie, nie? I czekamy na śmierć. No to ktoś powiedział o niekonwencjonalnej metodzie. No i zaczęli tam jeździć, no, wzięli nawet kredyt, bo to był drogi, jak dobry, no to drogi, ten bionegoterapeuta.
No ale niestety jego stan się jeszcze bardziej potem po iluś razach pogorszył niż polepszył. No i zakończyli ten program bioenergoterapeutyczny. No i ja mówię, czy w ogóle wiecie, że bioenergoterapia jest grzechem przeciwko pierwszemu przykazaniu? A oni, no nie wiemy, nie? No, nasz ksiądz probosz też chodził. Mówię, no to... Ale nie, to nie było u was, spokojnie, to było w Otwocku. No. Nawet tam był jeden ksiądz, co się Reiki zajmował, no więc to takie, widzicie, no. Czyli nie zawsze koloratka jest gwarancją sukcesu. No i słuchajcie, co się dzieje. I mówię, no to słuchajcie, ty przez bioenergoterapię wszedłeś pod władzę złych duchów. Więc no, trzeba to poucinać, tak to tłumaczyć się przed tą modlitwą. Więc mówię, ty nie umiesz mówić, a ja umiem mówić. To ja będę mówił w twoim imieniu, ale to musi być twoja decyzja, nie moja. Więc ty na końcu powiedz, ja powiem na końcu modlitwy amen, ty ją powtarzaj w głowie. Jak ja powiem amen, to ty zrób twoje klik, to będzie twoje amen. No i mówię, że w imię Jezusa Chrystusa ogłaszam świadomie dobrowolnie, że raz na zawsze wyrzekam się bioenergoterapii i duchów, które za nią stoją i ogłaszam, że od dzisiaj nie ma to władzy nade mną, nad moim życiem. Amen. Klik. Dobra. Druga przeszkoda, pamiętacie? Nieprzebaczenie. Pytam się żony, czy ty wiesz, komu on nie przebaczył? Najbardziej się bałem opcji, że to żonie, no to mam tego nie powiem. Nie? No i ja mówię, to ona mówi, wiem, komu nie przebaczył. Komu? Temu bioenergoterapeucie. Często mówisz. A ona mówi, tak bezpiecznie było, bo już gość nie umie mówić, nie? Ale mówię, a skąd wiesz? A ona mówi, no bo jak już jego ciało było całkowicie sparaliżowane po tych wizytach, ale jeszcze wtedy umiał mówić, to któregoś dnia w nocy wykrzyczał na cały głos, ja temu skunksowi nigdy nie wybaczę. Wyraz był troszkę dłuższy też polski. Też na skup. No i nawet owi się kończył. I mówi, ja temu skunksowi nigdy nie wybaczę. I słuchajcie, rano się obudził i już przestał mówić. I do tej pory już nie mówi, nie? No i pytam się, no to jak, chcesz skunksowi wybaczyć? A on klik. Pomyślałem, że pewnie katolik, nie? Bo tak mamy takie zwyczaje, różne tradycja rodzinna. No to mówię, ale może byś jednak zechciał wybaczyć. A on klik. No i tak za każdym razem, no to ciężko coś. No to my mu Ojcze Nasz. W Ojcze Nasz, słuchajcie, jakbyś do końca, bo my mamy taką wersję dla katolików okrojoną. Dwa wersety nam wycięli, bo byśmy głową nie pojęli, nie? W sensie, że to trzeba by za dużo na pamięć się nauczyć. Podobnie jak nam 10 przykazań obcięli, więc my tam z pierwszego przykazania mamy tylko pół zdania z czterech. No, lepszy rys niż nic, nie? Ale tego Ojcze Nasz tam jest, słuchajcie, 6 razy przebaczenie. Albo Mateusz, jak pisał, się jąkał, nie? Nie wiem, jak to było, no. Albo po prostu, może to ważne, nie? 6 razy przebaczenie. No to słuchaj, może chcesz przebaczyć. I myśmy mówili z księdzem Rafałem, temu panu, przez 40 minut konferencję o nieprzebaczeniu, a on za każdym razem klik. On nienawidził tego gościa. Ta żona mi to jeszcze wytłumaczyła, bo oni wzięli kredyt. Ona teraz sama pracuje, spłaca, a ten leży i umiera, nie? No i ja już nie mówię, słuchaj, to my nie mamy się co modlić o twoje uzdrowienie. Już tak już byłem poddany, to już była noc, mówię, będziemy do domu wracać. I nagle Bóg mi dał taki pomysł, żeby go tak pod włos wziąć. I mówię do niego tak, mówię, słuchaj, gdybyś ty dzisiaj umarł, a uwierz, najlepiej to ty nie wyglądasz, to załapiesz się na opcję cieplejszą, tylko niższą. Ty się chyba wystraszył tych ciepłych, wiecznych wakacji i zaklikał 2 razy. No ty mówię, to czy chcesz skumsowi wybaczyć? Klik. No punkt widzenia zależy od punktu leżenia. Na ciepło nie chciał leżeć. No i słuchajcie, mówię, no dobrze, zrobimy jak poprzednim razem. Ja powiem na głos, ty powiesz w głowie, ja na końcu powiem amen, ty zrobisz klik. Sprawa zaczyna. No i mówię, że w imię Jezusa Chrystusa ogłaszam świadomie dobrowolnie, że za zawsze wybaczam temu biednego terapeucie, że przez niego wszedłem pod władzę złych duchów, że moja rodzina dzisiaj jest w długach, że moja żona spłaca kredyt i mój stan jest jeszcze gorszy niż przedtem. I ogłaszam, że od dzisiaj nie ma to już władzy nad moim życiem, nad moim zdrowiem. Amen. Klik. Otworzył oczy i usiadł. Zaczęliśmy rozmawiać. Potem mówię, że poszedłby chętnie do toalety. Dawno nie był. Poszedł z koleżanką kroplówką, bo była na kółkach taka na stojaczku. Wrócili razem. Mówi ze skutkiem pozytywnym. W czasie powiedział żonie, czy mogłabym mu zrobić kanapki. Dawno w sumie nie jadł, nie? Organoleptycznie. No więc żona poszła zrobić kanapki. W czasie mówi, że chętnie by się wyspowiadał, bo też już dawno nie korzystał z tej opcji. Więc ja wyszedłem, ale jak wróciłem, było ze skutkiem pozytywnym, bo już przy mnie przyjmował komunię. Rozumiecie? Czyli dostał rozgrzeszenie. No i gość został całkowicie uzdrowiony. W sumie 4 kliknięcia. Znaczy, to chodzi o to 2 razy tak. Nie chodzi o formę modlitwy. Chodzi o serce.
Zobaczcie, to się wydaje, no, hospicjum, bilet w jedną stronę, czeka na śmierć, dawki morfiny i tak dalej. I nagle gość tylko wyrzekł się przeszkody, odcięcie linki, przebaczył odcięcie linki. Facet zostaje uzdrowiony. Amen. Amen. Wiele ludzi, jak to mówi ksiądz Artur Sepioło, cierpi z głupoty, a głupotą jest nieznajomość Boga. Powie głupi w swoim sercu, nie ma Boga. Psalm 14, werset 1.